Sesję, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Nie ma dużo radnych jeszcze, no. Żeby się nie pomylili i na 11 nie poszli. No. Piotr, my się dopiero uczymy. Jak już będzie kilka wpadek, to dopiero wiesz, nie? No. Świat usłyszy, jak my tutaj... No. Ale będziesz miał co montować potem na nowy rok jakieś fajne rzeczy, nie? No. Ilu mamy? 15 razy. Dobra, mamy kworum. Szanowni Państwo, czekamy jeszcze na przybycie 6 radnych, teraz 4 jeszcze. Mam nadzieję, że to nastąpi w ciągu kilku minut i za chwileczkę zaczynamy. Dobrze? Troszeczkę cierpliwości. Za to bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Otwieram 13. sesję Rady Miejskiej w Kłodzku. Stwierdzam, że na sali obecnych jest
18 radnych, także mamy kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam władze miasta Kłodzka, witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy na dzisiejszą 13. sesję przybyli i będą mieli zaszczyt w niej uczestniczyć. Ja Państwa też witam w imieniu Prezydium Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że dzisiejsze obrady przejdą bez zarzutu i mam nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy są jeszcze nieobecni, dotrą w międzyczasie. Wysoka Rado, dokonamy. Mamy proponowany porządek obrad dzisiejszej 13. sesji Rady Miejskiej w Kłodzku. Chciałabym zapytać, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do porządku dzisiejszej sesji? Nie widzę, zatem będziemy procedować według proponowanego porządku i w punkcie trzecim mamy wybór sekretarza sesji, już tradycyjnie. Ja zgłaszam kandydaturę na sekretarza dzisiejszej 13. sesji, kandydaturę pana Piotra Bryły i chciałam zapytać, czy pan Piotr wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Szanowni Państwo, czy są jakieś inne kandydatury jeszcze, które Państwo chcieliby zgłosić? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie proponowaną przeze mnie osobę na sekretarza, pana Piotra Bryłę. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej kandydatury? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 18 radnych jest za, czyli jednogłośnie pan Piotr Bryła będzie dzisiaj sekretarzował na naszej sesji. W punkcie czwartym, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mamy bardzo doniosłe wydarzenie. Będziemy w tym momencie świadkami aktu nadania tytułu zasłużonego dla miasta Kłodzka, dla pana Tadeusza Kmiecika. Szanowni Państwo, pozwolicie, że ja w tym miejscu przybliżę sylwetkę pana Tadeusza Kmiecika, a później dokonamy ceremonii. Tadeusz Kmiecik był jednym z pierwszych mieszkańców miasta Kłodzka z terminem zameldowania 26 listopada 1945 roku. Kochał Kłodzko, tu mieszkał od wyzwolenia aż do śmierci. Od 1 kwietnia 2016 roku. Tu uczył się, wychowywał i kształtował swój charakter. Tutaj też założył swoją rodzinę. Już jako 12-latek był członkiem ZHP, później ZMP. Zawodowo związał się z przedsiębiorstwem PKP, gdzie od roku 1969 do 1999 kierował stacją Kłodzko Główne. Za zasługi w służbie kolejowej otrzymał brązowy, srebrny i złoty krzyż zasługi oraz odznaczony został krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako były naczelnik stacji oraz wieloletni nauczyciel praktycznej nauki zawodu i działacz związkowy aktywnie uczestniczył w życiu publicznym i zawodowym, poznawał mechanizmy gospodarcze i społeczne naszego miasta. Przez okres trzech kadencji był ławnikiem Sądu Rejonowego w Kłodzku. Był członkiem Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Ligi Obrony Kraju i Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Prowadził dużą wspólnotę mieszkańców, 60 rodzin, przy ulicy Krasińskiego 9 w Kłodzku. Poprzez kontakty z ludźmi poznawał ich problemy i troski, które zawsze były mu bliskie. Kochał i wspierał ludzi, chętnie służył im radą i pomocą. Jako radny Rady Miejskiej w Kłodzku działał na rzecz miejscowej społeczności przez niecałe 4 kadencje. Był założycielem Stowarzyszenia na rzecz budowy obwodnicy Kłodzka, które prowadził przez 10 lat. Prowadząc wyżej wymienione stowarzyszenie, swoimi wystąpieniami przyczynił się 8 sierpnia 2010 roku do opracowania dokumentacji projektowej budowy obwodnicy, a następnie w dniu 20 lutego 2014 roku na budowę obwodnicy Kłodzka. Jego zmagania i walka trwały około 15 lat. Obwodnica stała się faktem, co zawsze było wielkim marzeniem Tadeusza Kmiecika. Zawsze mawiał, dopóki będę żył, nie spocznę. Nawet wówczas, gdy został inwalidą, jego działania nie ustały, aż do zwieńczenia dzieła. Wielki wysiłek i zaangażowanie pana Tadeusza nie poszły na marne. Bez niego obwodnicy Kłodzka na pewno nie byłoby. Szanowni Państwo, mam przed sobą akt nadania tytułu zasłużony dla miasta Kłodzka, dla pana Tadeusza Kmiecika. Serdecznie zapraszam tutaj do nas panią
Stefanie Kmiecik. Pani Stefanio, zapraszam. Zapraszam również pana burmistrza miasta Kłodzka, abyśmy mogli dokonać przekazania zarówno tego aktu, jak i medalu. Jako osoba faktycznie walcząca z uporem i do skutku. Pozwoli pani, że otrzymamy. My na stosowanie zasługujemy. Bardzo proszę. Oraz pamiątkowy rynek, który mam nadzieję, że się podniesie. Może pani pozostać z nami na sesji. Zapraszam was serdecznie. Proszę sobie usiąść wygodnie. Mam coś też takiego jeszcze. Ależ oczywiście, bardzo proszę. Może... Nie wygląda pani. Proszę, proszę pana sekretarza właśnie, aby pomógł. I od strony technicznej również, bo my poczekamy pani Stefanio. Proszę pomalutku. Jesteśmy wszyscy bardzo cierpliwi. Nigdy nie rozmawiałam przez taki głośnik. Pani Stefania Kmiecik, bardzo proszę. Proszę. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, radość i wzruszenie odebrały mi mowę. To prawda, że Tadeusz świętej pamięci służył chętnie i pomagał ludziom. Jako radny kilku kadencji dobrze znał przecież problemy i bolączki mieszkańców. Do dziś pamiętam wypowiedziane przez niego słowa, że człowiek w życiu jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu. Przed chwilą odebrałam medal i dyplom zasłużonego dla miasta Kłodzka. Jest to już czwarte odznaczenie tej rangi. W tym jedno za zasługi dla miasta Wałbrzycha jako województwa. Po prostu duma i radość rozpiera me serce. Cieszę się, że mąż został doceniony przez władze miasta oraz przez swych kolegów w Radzie. Dziękuję serdecznie szanownemu państwu, panu burmistrzowi Michałowi Piszko, i państwu radnym miasta Kłodzka, a także tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odebrania tego wyróżnienia. Szczególne ukłony i podziękowania składam szanownemu panu radnemu Zbigniewowi Nowakowi, pilotującemu sprawę do końca. Na pewno bez was, kochani, nie byłoby tego wszystkiego. Jeszcze raz państwu serdecznie dziękuję. Do życzeń i podziękowań
przyłącza się również rodzina męża z Warszawy, która nie mogła przybyć na tą wielką uroczystość. Dziękuję serdecznie. Pani Stefanio, bardzo dziękujemy. Bardzo budujące, dziękuję. Piękne słowa. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Przypomnę, zasłużony dla miasta Kłodzka i pan Tadeusz Kmiecik i pani Stefania, która odebrała dzisiaj medal oraz akt nadania. Wielkie gratulacje. A po tej wspaniałej uroczystości, ja mam nadzieję, że pani Stefania zechce z nami zostać jeszcze na sesji. Bardzo zapraszamy. Po tej uroczystości bardzo wzruszającej również bardzo miły kolejny akt. Jeżeli są z nami przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to serdecznie zapraszam, bo jest pewna niespodzianka i zaraz Państwo będą świadkami, myślę, czegoś bardzo przyjemnego. Bardzo proszę, może Panie Sekretarzu, mikrofon dla przedstawicieli, bardzo proszę. Bardzo doniosłe chwile, w których możemy uczestniczyć. Bardzo dziękujemy za to. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dzisiaj dysponujemy tutaj nagłośnieniem, z którym radzimy sobie jeszcze średnio, ale jak widać już jest to naprawdę duży progres i nic nam nie zakłóca obrad, więc od strony technicznej jesteśmy dosyć fajnie uzbrojeni i wyrażamy tutaj swoją ogromną też radość i podziękowania tak za to, że możemy w tych okolicznościach i w tej sali wreszcie technicznie być przygotowani jak należy i tak się dzieje. Możemy zatem kontynuować 13. sesję Rady Miejskiej w Kłodzku. Na sali jest obecnych 20 radnych w tej chwili.
Przypomnę także, jak najbardziej tak przypuszczałam, radni jeszcze gdzieś mogą do nas przybywać i czekamy jeszcze na jednego radnego, może też, ponieważ sesje zawsze były w czwartek i o 11, może coś się zadziało, że faktycznie jakaś pomyłka wystąpiła, ale czekamy. Jeszcze na pana konkretnie Adama Kwasa, tak, który pewnie do nas przybędzie. Tymczasem jesteśmy w punkcie 5 13 sesji, a w punkcie 5 mamy przyjęcie protokołu z obrad 12 sesji Rady Miejskiej w Kłodzku. I w tym miejscu chciałam zapytać państwa, czy ewentualnie mają państwo jakieś uwagi do protokołu, czy państwo chcieliby ewentualnie coś powiedzieć w przedmiocie tego dokumentu, ale nie widzę, w związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu, w kolejnym punkcie 6. Sprawozdanie burmistrza miasta Kłodzka z prac między sesjami Rady Miejskiej w Kłodzku. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Mam nadzieję, że państwo radni oczywiście zapoznali się ze wszystkimi materiałami, materiały dotarły, ale skoro nie widzę uwag, to myślę, że tak będzie do końca dzisiejszych obrad. Zatem, skoro nie ma żadnych uwag, mamy w punkcie... Tak? Tak, bardzo proszę, pani Stefanio. Razem, a ja zwracałam się do państwa kiedyś, żeby cząstkę obwodnicy nazwać imieniem świętej pamięci Tadeusza. I czy będziemy dalej pilotować tą sprawę i czy dojdzie do takiego wyróżnienia? Panie Stefanio, wniosek mamy, jest jak najbardziej myślę, że przedyskutujemy to. Ja pani obiecuję, że będziemy w takim układzie, jeżeli tak to już miało swój początek, to myślę, że kontynuacja tej procedury będzie. Niemniej jednak nie mogę dzisiaj tego obiecać, ponieważ no, musimy to zrobić stosownie z wszelkimi procedurami. Zatem ja tutaj deklaruję pani, że na pewno weźmiemy ten wniosek pod uwagę i na pewno będziemy go rozpatrywać stosownie do tego, co pani tutaj wnosi. Dziękuję serdecznie, ponieważ dzięki staraniom Tadeusza miasto Kłodzko doczekało się obwodnicy. Życzenie męża spełniło się, lecz mąż nie dożył tej chwili oddania obwodnicy do użytku. Wielkim marzeniem męża było nazwanie części obwodnicy jego imieniem. Tą prośbę zostawił mi jakoby w testamencie. Prosił, bym dopilnowała jego wykonania. Pani Stefanio, tak jak zadeklarowałam, zajmiemy na pewno się tą sprawą. Dziękuję. Pan Tadeusz Kmiecik naprawdę wykonał bardzo, bardzo duże dzieło w kierunku budowy tej obwodnicy, żeby ona w ogóle powstała. I myślę, że tak jak ja, tak i cała Wysoka Rada, tak jak pan burmistrz, mają podobne zdanie. Na pewno będziemy procedować nad tym, aby ewentualnie tak się stało. Jakiś chociaż niewielki kawałeczek. Albo bliżej domu, albo gdzieś dalej, rozumiem. Jeśli będzie można. Rozumiem, rozumiem. On był świadkiem wszystkich tych wypadków, tych kataklizmów, co tam się działo. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Bardzo pani dziękuję za to też, że pani pamiętała też o tym, o czym marzył małżonek. Jest pani wspaniałą kobietą, wspaniałą żoną. Tak jak pan Tadeusz. Walczącą. Bardzo dziękuję również. Ja dziękuję pięknie. I szanowni państwo, 13. sesja Rady Miejskiej w Kłodzku. W punkcie 7. Ocena przygotowania służb komunalnych do okresu zimy. Jak służby komunalne są przygotowane do tej naszej przyszłej zimy. Państwo otrzymali oczywiście materiał, więc mam nadzieję, że wszyscy z państwa zapoznali się z nim. I czy są jakieś ewentualnie uwagi, ewentualnie zapytania, bardzo proszę. Jest na to czas w tym miejscu, ale nie widzę, więc możemy przejść do kolejnego punktu.
ocena przygotowania ośrodka pomocy społecznej oraz jednostek współpracujących w zakresie zabezpieczenia socjalnego podopiecznych w okresie zimy. Tutaj również materiał merytorycznie przygotowany i mam nadzieję, że Państwo również zapoznali się z całym materiałem, ale jeżeli są jakieś ewentualnie jeszcze pytania, które by Państwo chcieli tutaj podnieść w tym na sesji, bardzo proszę podczas obrad, ale nie widzę. W związku z tym bardzo dziękuję i przechodzimy do punktu 9. W punkcie 9 macie Państwo na druku numer 82 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kłodzko. Bardzo proszę, czy ewentualnie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w przedmiocie tego projektu? Nie widzę. Poddaję zatem pod głosowanie druk uchwały numer 82 w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kłodzka. Proszę bardzo, ktoś z Państwa chciałby uwagi? Nie. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w tym brzmieniu? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Tak? Czy są uchwały jakieś? Nie mamy tutaj żadnych opinii komisji, Szanowni Państwo. Jeżeli takie jest zapytanie, tak? Jakieś Państwo macie uwagi? Bardzo proszę, Pan Bartczak. To jest rozpatrzenie skargi na Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, druk numer 82 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kłodzka. Tak? Szanowni Państwo, gotowi do głosowania? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w tym brzmieniu? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Policzyliśmy. Panie Sekretarzu, jeszcze raz. Bardzo proszę. Odsłonię. Osiemnastu radnych jest za. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Nie ma, brakuje dwie osoby nie głosowały. Nie głosowały w ogóle, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała na druku numer 82 została podjęta. I kolejny projekt uchwały na druku numer 91. Szanowni Państwo radni, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Budżetu o przedstawienie stosownej opinii do projektu uchwały. Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały na druku numer 91 bez poprawek. Uprzejmie dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Bardzo proszę. Dziękuję, nie widzę. Poddaję zatem pod głosowanie druk numer 91, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028. Kto z Państwa radnych jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Za? 17 radnych. 17 radnych jest za. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Bardzo proszę. Nie widzę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam zatem, że uchwała na druku numer 91 została podjęta. I kolejny projekt uchwały na druku numer 92 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy miejskiej Kłodzko na 2019 rok. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Budżetu o czytanie opinii. Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały na druku numer 92 bez poprawek. Uprzejmie dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w przedmiocie projektu na druku numer 92? Nie widzę. W takim razie poddaję głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy miejskiej Kłodzko na 2019 rok. Kto z Państwa radnych jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 17 radnych jest za. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się zatem od głosu? Bardzo proszę. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że projekt uchwały na druku numer 92 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy miejskiej Kłodzko uchwała została podjęta. I przechodzimy do punktu 12. W punkcie 12
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mamy procedurę wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Szanowni Państwo, zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników oczywiście procedował, zbierając opinię na temat kandydatów oraz dopuszczalności ich pod względem formalnym. I w składzie pani Aleksandra Rębiasz, sędzia Sądu Rejonowego, pani Elżbieta Żytyńska, przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Zdzisława Górska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, pan Zdzisław Duda, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz pan Piotr Bryło, radny Rady Miejskiej. To jest zespół, który opiniował tych kandydatów. I przed państwem, i mają państwo zapewne, zapoznali się państwo również z opinią przygotowaną przez zespół. Tak więc mam nadzieję, że tutaj państwo mają pełną wiedzę, jak przebiegały te obrady i jaka jest opinia całego naszego tutaj gremium, które prowadziło tą procedurę. I czy państwo ewentualnie mają jakieś uwagi co do tej opinii? Bardzo proszę, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Ale nie widzę, więc mam nadzieję, że państwo przyjęli ten protokół. W związku z tym możemy przejść do dalszej procedury w sprawie wyboru ławników sądowych i na druku numer 83, Wysoka Rado, na druku numer 83 mamy projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w przedmiocie uchwały na druku numer 83? Bardzo proszę. Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie druk numer 83, projekt uchwały na tym druku. Kto z państwa radnych jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 19 radnych jest za. Kto z państwa jest? Czyli jednogłośnie, tak? 19 radnych obecnych, czyli jednogłośnie projekt uchwały druku numer 83 został podjęty. I podobnie na druku numer 84 państwo radni mają przed sobą w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Ktoś z państwa radnych w przedmiocie tego projektu chciałby zabrać głos? Skoro nie widzę, bardzo proszę, poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 19 radnych, czyli jednogłośnie ten projekt uchwały został podjęty. I uchwała na druku numer 85, również w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, który pozostawia się bez dalszego biegu. Tu dyskusja również jest otwarta. Bardzo proszę państwa o zajęcie ewentualnie stanowiska jakiegoś. Uwagi? Nie widzę. W związku z tym podaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 85. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu? Jednogłośnie 19 radnych jest za przyjęciem projektu na druku numer 85. I na druku numer 86, również w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Tu również bardzo proszę, czy jakieś uwagi państwo chcieliby zgłosić? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku numer 86? Proszę o podniesienie ręki. 19 radnych. Również jednogłośnie 19 radnych jest za. Wysoka Rado, w tym momencie przechodzimy do dalszej procedury wyboru ławników na kadencję 2020-2023 i w tym miejscu musimy przeprowadzić głosowanie tajne w sprawie wyboru ławników. W związku z tym dokonamy teraz wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania. Ja proponuję, Szanowni Państwo, kandydaturę pani Anny Karolczak do komisji skrutacyjnej. Czy pani Anna Karolczak wyraża zgodę? Bardzo proszę. Wyrażam zgodę. Dziękuję uprzejmie. Proponuję również kandydaturę pana Mieczysława Krąbacha. Bardzo proszę, czy pan Mieczysław Krąbach wyraża zgodę? Bardzo dziękuję. I proponuję kandydaturę pana Pawła Najdy do komisji skrutacyjnej. Czy pan radny? Pan radny wyraża zgodę. Uprzejmie dziękuję. Zatem, Szanowni Państwo, trzyosobowy skład komisji skrutacyjnej. Tak jak państwo
tak jak Państwo usłyszeli, poddaję pod głosowanie. Czy pani Karolczak Anna, pan Krąbach Mieczysław, pan Najda Paweł, czy Państwo radni są za takim składem komisji skrutacyjnej? Jeżeli tak, bardzo proszę o podniesienie ręki. 20 radnych jest za. 20 radnych jest za, czyli jednogłośnie komisja skrutacyjna w tym składzie będzie procedować dalsze głosowanie tajne. W związku z powyższym ja w tym momencie zarządzam przerwy w obradach celem ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej oraz przygotowania stosownego regulaminu głosowania oraz kart do głosowania. Ja myślę, Szanowni Państwo, że 10 minut to jest optymalny czas na przeprowadzenie tej procedury. Państwa, komisję zapraszam na dół do biura rady, a Państwa na 10-minutową przerwę. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo Radni, zapraszam serdecznie. Będzie nam bardzo miło, jak zaczniemy obradować. Czas jest bardzo cenny dla nas wszystkich, a procedura wyboru ławników troszeczkę potrwa. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Fajny ten system będzie nagrywający, wiesz? No. Raz, raz. Szanowni Państwo, liczymy, tak, czas jest ważny, a komisja skrutacyjna jest gotowa. Jednego radnego nie ma. Wszystko będzie. Tak, ile jest? 19 radnych. Jednego prawie, dobra. Tu nie ma wszystkich. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jednego radnego nie ma. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na sali jest obecnych 20 radnych. Kontynuujemy zatem, ja wznawiam obrady 13 sesji Rady Miejskiej w Kłodzku. Mamy już... Jeszcze sekundę, jestem proszona o chwilkę, bardzo proszę. Jesteśmy w punkcie 12 w procedurze przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników. Komisja skrutacyjna z przewodniczącym panem radnym Pawłem Najdą na czele, mam nadzieję, jest przygotowana pod względem regulaminu przede wszystkim oraz mam nadzieję przeprowadzi sprawnie głosowanie tajne. Ja tylko przypomnę, że radni wybierają dzisiaj 5 ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy, do Wydziału Karnego i tutaj zgłoszono jednego kandydata na 13 ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku. Zgłoszono 8 osób do Wydziału Pracy oraz zgłoszono 4 osoby do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Ja bardzo proszę w tym miejscu komisję skrutacyjną o odczytanie regulaminu głosowania. Bardzo proszę pana radnego Pawła Najdę. Dzień dobry pani przewodnicząca, dziękuję za oddanie głosu. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ukonstytuowała się komisja skrutacyjna w składzie pani Anna Karolczak, pan Mieczysław Kronbach oraz ja, Paweł Najda. Przypadł mi zaszczyt bycia przewodniczącym tej komisji. Mamy 21 radnych. Chciałem odczytać regulamin głosowania. Głosowanie jest tajne. Odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych odrębnie dla każdego sądu. Są 3 karty. Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym. Komisja skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem, czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni. Opatruje kartę pieczęcią Rada Miejska w Kłodzku i rozdaje radnym. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny w obecności z komisji skrutacyjnej, wrzucając do niej kartę do głosowania.
Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym tajne, dyskretne dokonywanie wyboru kandydatów na kartach do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wynik głosowania i sporządza protokół. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej poprzez odczytywanie protokołu na sesji. Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Karty do głosowania, przepraszam. Zasady głosowania w przypadku, gdy liczba kandydatów na ławników jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych ławników. Karty do głosowania sporządzone odrębnie dla każdego sądu według jednolitej formy zawierają treść: karta do głosowania w wyborach do sąd rejonowego w Kłodzku, do Wydziału Pracy i do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Sądu Okręgowego w Świdnicy, do Wydziału Karnego z pytaniem, czy jesteś za wyborem na ławnika. Poniżej w kolejności alfabetycznej nazwisko, imię lub imiona kandydata, obok każdego nazwiska z prawej strony w jednej linii umieszczone są dwie jednakowe kratki. Jedna obok wyrazu tak, druga obok wyrazu nie. Radny dokonuje wyboru poprzez postanowienie, poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku X w kratce obok wyrazu tak, odpowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi przy nazwisku kandydata znak X jednocześnie w kratce obok wyrazu tak, jak i w kratce obok wyrazu nie, nie postawi przy nazwisku kandydata znaku X w kartce ani obok wyrazu tak, ani obok wyrazu nie, wypełni kartkę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ustawą pierwszą, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru w obrębie tego kandydata. Głos neutralny, to znaczy wstrzymujący się. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał zgodnie z paragrafem 5 regulaminu więcej głosów znaków X w kartce obok znaku tak, do sumy wyrazów X w kartce obok wyrazu nie. Komisja skrutacyjna sporządza odrębne protokoły dla każdego sądu, w których określa liczbę radnych obecnych na sesji uprawniających do głosowania, imiona i nazwisko zgłoszonych kandydatów, liczbę radnych, którym wydano kartę do głosowania, liczbę kart wyjętych z urn, liczbę kart nieważnych, kolejno imiona i nazwiska zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych za wyborem kandydata na ławnika, przeciw wyborowi kandydata na ławnika, bez dokonania wyboru, oraz stwierdza wynik wyboru w obrębie głosowania dla każdego z kandydatów na ławników. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczanie głosów lub sporządzanie protokołu. Dziękuję za odsłuchanie. W tej chwili rozdamy wszystkim uczestnikom, wszystkim radnym karty do głosowania. Jest nas 21. I kolejno będę wyczytywał imiona i nazwiska radnych, którzy będą podchodzić. Najpierw proszę się zapoznać z kartami do głosowania. I radni będą podchodzić i głosować tajnie za parawanem oraz będą wrzucać głosy do urny. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie procedury wyboru ławników na kadencję kolejną. Bardzo proszę, komisja skrutacyjna będzie teraz procedować w kierunku przeprowadzenia tajnego głosowania. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że pomogą nam Państwo usprawnić całą procedurę.
Pan przewodniczący komisji skrutacyjnej będzie kolejno odczytywał nazwiska radnych i każdy z radnych będzie też kolejno podchodził do urny i oczywiście wrzucał karty. Tutaj mam nadzieję, że wszystko widać, także bardzo Państwa proszę, żebyśmy się zmobilizowali wszyscy. Pan przewodniczący jest lekko zdenerwowany, lekutko, tak? No. Ma takie czerwone pąsy, ale nie szkodzi. No, tak, no. To tak dla... Poważnie, tak. Zostały oddane wszystkie karty do głosowania. Teraz wyczytam według listy obecności radnych, czy jest to tak? I poprosił do tego głosowania jako pierwszego pana Krzysztofa Mokę. Proszę bardzo. Tak, akurat tak jest. Na liście, więc. Mówiłam, że już czuję. Nie, specjalnie. Nie, to zaraz mogę być ja. Ale nie, będę na końcu. Jestem na rzecz. Jesteśmy ułożeni według listy do głosowania. Jak się da. Jak się da. Ja tak specjalnie całowałem, żeby to wejść. A ja. No to wiesz, i będę masz też nie wiem. Stasiu, ty przygotowujesz. Zastygiesz. Po kolei, bo idzie, będzie ciło tak, nie? Nie, no trzeba. Bo nie rozmawiam. Niech będą czyni. Tak. Thank you.
pani Teresa Lubin. Profesjonalnie zostało to przeprowadzone, a teraz Wysoka Rado, Szanowni Państwo, będziemy, oczywiście komisja skrutacyjna będzie ustalać wyniki głosowania, które zakończy oczywiście protokołem, tak więc w tym miejscu myślę, że półgodzinna przerwa to jest taki optymalny czas na to, żebyśmy poznali wyniki tajnego głosowania. Szanowni Państwo, ogłaszam zatem pół godziny przerwy. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, wracamy na salę obrad. Kto z Państwa jest poza zasięgiem, bardzo proszę o zajmowanie miejsc i bardzo pięknie dziękuję. Komisję skrutacyjną widzę, mamy w komplecie. Jakby brakuje nam radnych jeszcze, tak? A czas jest już. Minuta została. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jesteśmy na 13 sesji Rady Miejskiej w Kłodzku. Ja wznawiam obrady tej sesji. Mam nadzieję, że komisja skrutacyjna przeprowadziła procedurę, która przeprowadziła procedurę głosowania, może i jest gotowa na odczytanie protokołów. Bardzo proszę pana przewodniczącego, pana radnego Pawła Najdę o odczytanie protokołów z wyników głosowania. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Dziękuję pani przewodnicząca. Sporządzone zostały 3 protokoły dla każdego z sądów w 3 różnych egzemplarzach. W komisji skrutacyjnej pani Anna Karolczak, pan radny Mieczysław Krąbach i Paweł Najda. Chciałem odczytać protokoły z ustaleń wyników tajnego głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych, do sądów powszechnych sporządzone je na sesji Rady Miejskiej w Kłodzku w dniu 30 października 2019 roku na kadencję 2020-2023. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Paweł Najda, członek Komisji Skrutacyjnej radna Anna Karolczak, członek Komisji Skrutacyjnej radny Mieczysław Krąbach. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza się, co następuje. Liczba radnych, radny miejski w Kłodzku obecnych na sali, uprawnionych do głosowania 21. Na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zgłoszono kandydatury. Stanisława Jolanta Baran, Dorota Kowalska, Irena Kowalska, Maria Łabuda. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 21. Liczba kart wyjętych z urny 21. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów 21. Co następuje? Pani Stanisława Jolanta Baran, oddano głosów za wyborem 21, przeciw wyborowi na ławnika było 0, bez dokonania wyborów 0. Pani Dorota Kowalska, oddano głosów za wyborem 21, przeciw wyborowi na ławnika 0, bez dokonania wyboru 0. Pani Irena Kowalska, oddano głosów za wyborem 20, przeciw wyborowi na ławnika 1 głos. Bez dokonania wyboru 0. Pani Maria Łabuda, oddano głosów za wyborem 20, przeciw wyborowi na ławnika 1 osoba, bez dokonania wyboru 0. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydaci Stanisława Jolanta Baran, Dorota Kowalska, Irena Kowalska oraz Maria Łabuda uzyskali więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i zostali wybrani na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Najda, członek Komisji Skrutacyjnej radna Anna Karolczak, członek Komisji Skrutacyjnej pan radny Mieczysław Krąbach. Drugi protokół. Z ustalenia wyników tajnego głosowania w wyborach na ławników do sądu powszechnych sporządzony na sesji Rady Miejskiej w Kłodzku w dniu 30 października 2019 roku na kadencję
2020 do 2023. Komisja skrutacyjna w tym samym składzie. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Kłodzku obecnych na sesji, uprawnionych do głosowania 21. Naławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku do Wydziału Pracy ogłoszono kandydatury. Maria Alicja Borowiec, Katarzyna Monika Garbowicz, Agnieszka Edyta Chylińska, Maria Elżbieta Junak, Paweł Ludwik Nesterowski, Monika Sylwia Osiadacz, Bogusław Sroka, Bronisława Renata Wcisło. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 21, liczba kart wyjętych z urny 21, liczba kart nieważnych 0, liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów 21. Anna Alicja Borowiec za oddanych głosów za wyborem 21, przeciw 0, bez dokonania wyboru 0. Katarzyna Monika Garbowicz oddana głosów za wyborem 20, przeciw wyborowi naławnika 1 osoba, bez dokonania wyboru 0. Agnieszka Edyta Chylińska oddano głosów za wyborem 20, przeciw wyborowi naławnika 1 osoba, bez dokonania wyboru 0. Maria Elżbieta Junak oddano głosów za wyborem 20, przeciw wyborowi naławnika 1, bez dokonania wyboru 0. Paweł Ludwik Nesterowski oddano głosów za wyborem 21, przeciw wyborowi naławnika 0, bez dokonania wyboru 0. Monika Sylwia Osiadacz oddano głosów za wyborem 21, przeciw wyborowi naławnika 0, bez dokonania wyboru 0. Bogusław Sroka oddano głosów za wyborem 21, przeciw wyborowi naławnika 20, bez dokonania wyboru 0. Bronisława Renata Wcisło dokonano wyborów głosów za wyborem 20, przeciw wyborowi naławnika 1, bez dokonania wyboru 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydaci Anna Alicja Borowiec, Katarzyna Monika Garbowicz, Agnieszka Edyta Chylińska, Maria Elżbieta Junak, Paweł Ludwik Nesterowski, Monika Sylwia Osiadacz, Bogusław Sroka, Bronisława Renata Wcisło uzyskali więcej za wyborem niż przeciw wyborowi i zostali wybrani na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku do Wydziału Pracy. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Panie Przewodniczący, jeszcze nie bardzo proszę. Jeszcze jest trzeci protokół. Właśnie, dlatego chciałam zapytać, czy jest to finał, ale to jeszcze jeden, bardzo proszę. To już będzie szybciej. Z ustalenia wyników tajnego głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych sporządzone na sesji Rady Miejskiej w Kłodzku w dniu 30 października 2019 roku na kadencję 2020-2023 komisja skrutacyjna w tym samym składzie po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Kłodzku obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 21. Naławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy do Wydziału Karnego ogłoszono kandydaturę pani Stanisławy Patrycji Siejewicz. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 21. Liczba kart wyjętych z urny 21. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów wydanych na kandydatkę 21. Za wybory na kandydata naławnika oddano 21 głosów, przeciw wyborowi było 0, bez dokonania wyboru 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka pani Stanisława Patrycja Siejewicz uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na naławnika do Sądu Okręgowego w Świdnicy do Wydziału Karnego. Na tym protokół wszystkie protokoły zakończono i podpisano. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Paweł Najda, członek Komisji Skrutacyjnej radna Anna Karolczak, członek Komisji Skrutacyjnej radny Mieczysław Kronbach. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Oddaję głos. Dziękuję uprzejmie, Panie Przewodniczący. Odczytano, komisja skrutacyjna, 3 protokoły. Dziękuję uprzejmie za pracę komisji skrutacyjnej. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy w procedurze wyboru ławników na kadencję 2020-2023. Przed Państwem na druku numer 87 uchwała w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Ja, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, pozwolę sobie odczytać raz jeszcze całość tej uchwały. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2019 pozycja 506 z późniejszymi zmianami, artykuł 160 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dziennik Ustaw 2019 pozycja 52 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego stwierdza się wybór ławników do, po pierwsze, Sądu Okręgowego w Świdnicy do Wydziału Karnego pani Siejewicz Patrycja Stanisława. W punkcie drugim. Sądu Rejonowego w Kłodzku do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich pani Baran Jolanta Stanisława, pani Kowalska Dorota, pani Kowalska Irena, pani Łabuda Maria. W punkcie trzecim. Sądu Rejonowego w Kłodzku do Wydziału Pracy pani Borowiec Alicja Maria, pani Garbowicz Monika Katarzyna, pani Helińska Edyta Agnieszka, pani Junak Elżbieta Maria, pan Nesterowski Ludwik Paweł, pani Osiadacz Sylwia Monika, pan Sroka Bogusław, pani Wcisło Renata Bronisława. W paragrafie drugim. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kłodzku do przekazania list wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi prezesom właściwych sądów w nieprzekraczalnym terminie do końca października 2019 roku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. A w uzasadnieniu uchwały. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyboru radni zapoznają się z opinią o zgłoszonych kandydatach przedstawioną przez powołany wcześniej zespół. Listę ławników wraz z ich danymi, o których mowa w artykule 162 paragraf 2, 4 wyżej cytowanej ustawy należy przesłać prezesom właściwych sądów najpóźniej do końca października 2019 roku. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie uchwałę na druku numer 87 w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 20 radnych wszyscy. 20 radnych jednogłośnie. Stwierdzam zatem, że uchwała została. Przepraszam. Jeszcze raz przepraszam. Reasumpcję głosowania zrobimy. Jeszcze raz. Wysoka Rado, Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023? Proszę o podniesienie ręki. Na 19 radnych, 19 jest za. 19 radnych jest za, zatem jednogłośnie uchwała na druku numer 87 została podjęta. Bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu 13 sesji Rady Miejskiej w Kłodzku. Punkt 13. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa ewentualnie chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Mąka, pan Krzysztof Mąka. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. Ja tutaj chciałem zapytać, złożyć zapytanie, które krótko mówiąc, nasunęło mi się po zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym z Rio i chciałem zapytać pana burmistrza, znaczy zadać dwa pytania. To dotyczy tego fragmentu na stronie numer 3 bodajże, to jest drugi akapit, tam się to zaczyna. W przypadku sześciu podmiotów i tak dalej związane jest to z późnym doręczaniem i wysyłaniem pism. I takie moje pytanie dotyczy
dlaczego tych spośród tam 10 największych dłużników gminy miejskiej Kłodzko upomnienia zostały wysłane do tych osób czy do tych podmiotów po upływie od 95 do 726 dni po terminie płatności podatku, czyli dlaczego tak długo gmina nie upominała się o te należności? I drugie pytanie, również podobne, dlaczego w przypadku czterech dłużników organ podatkowy w latach 2016-2018 wystawił tytuły wykonawcze dopiero po upływie od 95 do 305 dni od daty doręczenia upomnienia, czyli tutaj znowu jakaś taka przewlekłość następuje. I jeszcze mam jedno pytanie trzecie, to z kolei po zapoznaniu się ze sprawozdaniem pokontrolnym również dotyczącym Urzędu Stanu Cywilnego. Tam oczywiście jest szereg nieprawidłowości wykazanych, ale mnie najbardziej zastanawia, z czego wynikało i też jakby pan burmistrz mógł odpowiedzieć, dlaczego zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podpisywała zawiadomienie i wezwania, nie posiadając stosownego upoważnienia burmistrza w tym zakresie, czyli dlaczego, krótko mówiąc, ten pracownik nie miał takiego upoważnienia. Dziękuję bardzo. Proszę, pan burmistrz zabierze głos. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, udzielę panu radnemu odpowiedzi na piśmie. Niemniej jednak chciałbym przypomnieć panu radnemu, że kontrole są po to wykonywane w instytucjach takich jak urzędy gminy, aby wykazywać ewentualne rzeczy, które źle robimy, czy robimy w jakikolwiek sposób niedobrze. No, ta kontrola w USC rzeczywiście nie wypadła najlepiej. Jest ona kontrolą negatywną. Będziemy musieli prowadzić i wdrożyć te zalecenia, które otrzymaliśmy od organu kontrolnego, czyli od Urzędu Wojewódzkiego i poprawić działalność tego aspektu funkcjonowania urzędu. A na pytania z RIO związane i konkretnie to jedno dotyczące USC, udzielę panu radnemu odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo. Proszę. Ćwiczymy cały czas dzisiaj sprzęt, także bardzo przepraszam za ewentualne niedogodności. I skoro o tych niedogodnościach mowa i małych mankamentach, mamy jeden na dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, ponieważ musimy wrócić do głosowania nad projektem uchwały na druku numer 87, nad uchwałą, przepraszam, na druku numer 87, dlatego że no, mamy niewłaściwie policzone głosy, więc Szanowni Państwo Radni, Wysoka Rada, zarządzam reasumpcję głosowania i powrót do punktu 12G, bardzo proszę, na druku numer 87, uchwała w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Przeprowadzimy jeszcze raz głosowanie, tak jak mówię, no, jest dosyć istotna pomyłka w liczeniu głosów. Bardzo, nic się nie dzieje, to się zdarza, jesteśmy tylko ludźmi. Wysoka Rado, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku numer 87 w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Proszę o podniesienie ręki. 17 radnych jest za. 17 radnych jest za. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Bardzo proszę. Nie widzę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Na sali jest 18 radnych. Jeden radny nie głosował zatem w sprawie wyboru ławników sądowych. Dziękuję Państwu uprzejmie i wracamy do punktu 13, do punktu, w którym rozpatrujemy interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze ewentualnie jakieś zapytania? Chciałby złożyć interpelację, bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie pan sekretarz Piotr Bryła czyta interpelacje, które wpłynęły tutaj do biura rady. Bardzo proszę. Wpłynęły dwie interpelacje do Rady Miejskiej. Z dnia 17 października 2015 roku interpelacja pana radnego Rady Miejskiej Stanisława Barczaka do burmistrza miasta Kłodzka za pośrednictwem przewodniczącej Rady Miejskiej w Kłodzku. Według sprawozdania RPN złożonego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej dla Rozwoju za drugi kwartał 2018 roku należności wymagane wobec gminy miejskiej w Kłodzku wynosiły 9 340 988 zł 6 groszy. Natomiast według sprawozdania RPN złożonego za drugi kwartał 2019
2019 roku należności wymagane wobec Gminy Miejskiej Płocko wynosiły 19 388 344,59 zł. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w poniższej kwestii. Czy różnica 10 047 356,53 zł pomiędzy sprawozdaniem RBN za drugi kwartał 2018 a sprawozdaniem RBN za drugi kwartał 2019 roku w zakresie należności wymagalnych powstała w okresie od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 czerwca 2019 roku, czy też pewna część tej kwoty powstała przed datą 1 lipca 2018. Jeżeli tak, to proszę określić, jaka część tej kwoty powstała przed dniem 1 lipca 2018. Podpisał pan Rady Miejskiej Kłosów, pan Stanisław Barczak. Druga interpelacja również od pana radnego Stanisława Barczaka z dnia 21 października do burmistrza miasta Kłodzka za pośrednictwem przewodniczącej Rady Miejskiej. W związku z tym, że decyzja o warunkach zabudowy jest instrumentem planowania przestrzennego, a jej celem jest ustalenie, czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego, proszę o udzielenie informacji w poniższych kwestiach. Proszę podać, czy w okresie od dnia 1 marca 2017 do dnia 21 października 2019 burmistrz miasta Kłodzka wydał decyzję o warunkach zabudowy dla poniższych działek geodezji. Działka numer 7 łamane na 4 obręb ustronie, działka numer 3 łamane na 2 obręb ustronie, działka numer 4 łamane na 2 obręb ustronie, działka numer 2 łamane na 90 obręb za górze i działka numer 2 łamane na 91 obręb za górze. Jeżeli burmistrz miasta Kłodzka wydał decyzję o warunkach zabudowy dla wyżej wymienionych działek, to proszę podać daty ich wydania oraz numery poszczególnych decyzji. Ponadto proszę podać daty wydania oraz numery ewentualnych decyzji zmieniających przedmiotowe decyzje o warunkach zabudowy. Podpisał pan Rady Miejskiej, pan Stanisław Barczak. Dziękuję. Uprzejmie dziękuję panu sekretarzowi za odczytanie interpelacji. Wysoka Rado, szanowni państwo, w punkcie 13. Interpelacja i zapytania. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę, dziękuję uprzejmie i przechodzimy do punktu 14. Wnioski i oświadczenia radnych. W tym punkcie bardzo proszę, jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos. Nie widzę, a zatem sprawy różne w punkcie 15. I tu również udzielam państwu głosu. Jest możliwość, bardzo proszę, żeby zabrać głos. Bardzo proszę pani radna Teresa Ludwin. Tak informacyjnie i też do wiedzy przekazać, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi różne programy na rzecz osób niepełnosprawnych, bardzo często pożyteczne i pomagające osobom niepełnosprawnym. Ja to niejednokrotnie mówiłam na sesjach, komisjach przez lata i staram się też dotrzeć informacyjnie do wielu podmiotów czy osób fizycznych. I tak nie tak dawno otrzymaliśmy taką informację, że Oddział Dolnośląski PFRON informuje, że z dniem 30 listopada 2019, czyli już szybko, bo to taki krótki jest termin, upływa termin na składanie wniosków w ramach obszaru A, czyli taki program wyrównywania różnic między regionami. I to, ta pomoc jest udzielana na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, również wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja, na którą można byłoby otrzymać pieniądze z PFRON-u, ma zapewnić dostępność do co najmniej 2 lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. To często właśnie dotyczy osób tutaj fizycznie poszkodowanych, poruszających się, ale też niekoniecznie na wózkach. I wspólnota między innymi też może wystąpić o takie, o taką pomoc. I dofinansowanie może wynieść nawet 165 tysięcy. Te szczegóły wartości pomocy, wysokości udziału własnego i tak dalej są określone w tak zwanych kierunkach działań i warunkach brzegowych. Można takie
informację otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, które na zlecenie Państwowego Funduszu, bo to są ich pieniądze, prowadzi ten program wyrównywania różnic. Może w tym roku się, może nie udać, bo termin jest bardzo krótki. Wiadomo, że potrzeba i kosztorys i tak dalej. Również zdobyć pieniądze, czy to przez pożyczkę na taką inwestycję, bo tu jest jednak część udziału też jest własnego, duża część, ale może w następnym roku, jeżeli ten program będzie kontynuowany, to warto to przemyśleć. I jeszcze przy tej okazji chciałabym powiedzieć, że nie tak dawno była przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz Przemka, czyli męża tutaj pracownika Urzędu Miasta. Bardzo piękna akcja. Tą akcję włączyli się i zainicjowali, wiem, że pracownicy urzędu. Oczywiście przy tutaj wsparciu pana burmistrza. I tutaj mogłabym wymieniać wielu tutaj. Tak, coś przerwa. Nie wiem, nie, jest włączony. Również tutaj Fundacja Razem Damiana Ślaka, wiele instytucji tutaj cywilnych, porządkowych, można tutaj wymieniać ogrom, ale no nie będę wymieniała, bo można o kimś zapomnieć, bo rzeczywiście byłam na samym początku tej akcji w tym dniu i byłam podbudowana tym, jak wiele udało się zdobyć, zgromadzić, jak bezinteresownie ludzie pomagają i dlatego też wymienianie tutaj, no z mojej strony nie ma absolutnie sensu, bo tam nawet tak zwany wdowi grosz to był ważnym udziałem. I to jest pięknie, że ludzie zauważają drugiego człowieka obok siebie, że chcą mu pomóc bezinteresownie i wierzę, że w codziennym życiu obok siebie zauważamy sąsiada, osobę starszą, osobę chorą i też potrafimy jej pomóc. Dziękuję bardzo, którzy włączyli się wszyscy do tej akcji. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Damian Ślak. Musi się zalogować. Ja jeszcze dokończę to, co pani Teresa mówiła. Zostało zebrane 38 122 zł i zostały przelane na konto żony po zmarłym Piotrze, jako pomoc, po zmarłym Przemku, jako pomoc dla, głównie dla dzieci. Uprzejmie dziękuję. Szanowni Państwo radni, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w punkcie sprawy różne? Bardzo proszę, pan radny Adam Kwas. Skoro mowa o podziękowaniach, to serdecznie chciałbym podziękować tu obecnemu dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i radnemu naszego miasta za wsparcie tutaj szkoły specjalnej, zespołu szkół specjalnych. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć również w akcji, którą tu Fundacja Razem Możemy Więcej. Były to zajęcia z hipoterapii, które to zajęcia wsparł również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, użyczając jak zawsze pojazdu i dzieci mogły się świetnie bawić. Przy okazji też chciałbym wspomnieć 30-lecie powstania niezależnej prasy na ziemi kłodzkiej, ponieważ 11 listopada 89 roku został wydany pierwszy numer gazety Ziemia Kłodzka, która to gazeta była jednym z pierwszych organów niezależnej prasy jawnie wychodzącej po przełomie sierpniowym. I teraz rozrosła się w duże wydawnictwo. Tymczasem po drodze to się pisowało o kłodzkich sprawach i wielu różnych, że tak powiem, poważnych periodykach była cytowana. Stworzyła, jakby to powiedzieć, ośrodek myślenia samorządowego również. No i na koniec, ponieważ mamy Wszystkich Świętych, na niektórych jest to święto zmarłych,
chciałbym wspomnieć naszych samorządowców, radnych, którzy pracowali z nami lata i dla dobra wspólnego poświęcili wiele czasu i kawałek życia, a to między innymi ostatnio opuścił nasze, że tak powiem, ziemskie pielesze świętej pamięci Tadeusz Kmiecik, Joanna Sudoł. Pamiętamy również o Stefanie Mrozie, byłym przewodniczącym Rady Miejskiej w Kłodzku, również o panu Matuszewskim, burmistrzu. Także w tym dniu wspomnijmy również o naszych kolegach radnych i działaczach samorządowych działających tutaj na rzecz naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa radnych jeszcze? Bardzo proszę. Pani radna, tak? Bo tak widzę, nieśmiało troszkę, ale jednak pomogę. Proszę. Pani Jolanta Kobak. Tylko zaloguję, tak jak tutaj przedmówca mój. Wysoka Rado, ja mam taką prośbę do pana burmistrza, a mianowicie trwają teraz prace nad budżetem. Miałabym tu właśnie taką prośbę, że gdyby znaleźć jakieś fundusze i monitoringiem objąć nasze szkoły, to co się wydarzyło niedawno przy szkole podstawowej nr 3, byłoby może tam wskazane, żeby ten monitoring się znalazł, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, taki monitoring na drodze na Kłodzko Główne, na PKP. Tam też, nie wiem, czy jesteście państwo poinformowani, ale w sierpniu była napaść na kobietę, która szła do pracy, jest konduktorką, o 4 rano szła do pracy, była napaść z sprawą gwałtu i też nie jest, nie wiadomo kto, jak. I myślę, że w takich, takich punktach, gdzie jest niebezpiecznie, czy w nocy, czy nad ranem chodzić, może by taki monitoring był potrzebny. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z państwa? Bardzo proszę, pan Jacek Kubicki, pan proszę. Może ad voce do mojego kolegi Adama. Tak sobie dziękujemy. Adamie, będziemy się starali wspierać szkołę, pomagać i jesteśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o samochód, o przewóz uczniów niepełnosprawnych. Robimy to, jeżeli chodzi o przewozy, bardziej takie zorganizowane, grupowe niż indywidualne, z uwagi na to, że jest jeden samochód i tu oprócz dowozów do Środowiskowego Domu Samopomocy uczestników, to też staramy się wspierać też organizacje pozarządowe, a także szkołę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkie możliwości, widzę, tak? Państwo wyczerpali w tym momencie, ponieważ zbliża się Święto Zmarłych, ja myślę, że jest to taki czas, kiedy faktycznie będziemy odwiedzać groby bliskich, których nie ma z nami. Jest to taki czas, kiedy będziemy przywoływać pamięć o tych wszystkich bliskich nam osobach, wspaniałych ludziach. I myślę, że każdy z państwa takie bliskie osoby ma. Jest to szczególny moment, kiedy wzrusza się nasze serce i kiedy faktycznie możemy przypomnieć sobie tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy już odeszli. Ja państwu życzę, żeby to był taki dobry czas zadumy, dobre spotkania z rodziną, żebyście państwo spędzili go dobrze i żebyście szczęśliwie wrócili do domu, żebyście uważali na siebie, bo to będzie dosyć zmożony ruch, tak jak zwykle w Dniu Święta Zmarłych. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za udział w 13 sesji i zamykam tą sesję. Mam nadzieję, że spotkamy się z Państwem na kolejne. Dziękuję uprzejmie.